Siemanko, z tej strony Elio Patari Retrofan. Dzisiaj zgodnie z obietnicą bierzemy się za przeglądanie drugiej dostawy gierek do ST. No i w tym odcinku będzie mi pomagać Peter Sean. Ja będę odpalał gierki, będę kilka słów o nich mówił, a Piotrek będzie po pół minutki, minutkę grał w każdą grę, bo dyskietek jest sporo, a nie chcemy jakoś tak przedłużać niepotrzebnie materiału, bo na każdą gierkę przyjdzie czas w gameplayu. Zaczynamy? Tak. Zaczynamy. Piąteczka. Dobra, Peters, zaczynamy od mega gierki, którą grałem u kumpla na Amidze 1200. To był taki konkurent tego Atari. Gierka nazywa się Zul. I na Amidze 1200 była to, tak pamiętam, przynajmniej najbardziej kolorowa, najfajniejsza gierka platformowa, jaką widziałem na oczy. Jesteś mrówką, ninją, i chodzisz w takim... Czekaj, trainer? Nie chcemy trainera. I chodzisz w takim świecie zrobionym z różnych cukierków, lizaków, chupa chups i innych takich smakołyków. No i tam różne takie potworki, jakieś żelki cię atakują, trzeba do nich... A nie naciskaj guziczka na razie. Atakują. No i trzeba im albo skakać na głowę, albo rzucić tam w nim czymś, tym fajerem. Czy fajer to jest, Piotruś, ten guzik na joysticku? Fajerem, obojętnie, one to samo robią. O, widzisz? Chupa chups. No i tata pamięta tą grę, jak ja miałem jeszcze Atari w domu, jak byłem małym chłopcem. To poszedłem do kumpla, który miał Amigę 1200, bo był z bogatej bardzo rodziny. Jak ja to zobaczyłem, chłopie, jak mi się ta gierka spodobała, jak ja chciałem mieć Amigę 1200 wtedy. Ale u mnie pieniążków nie było, rodzice nie mieli pieniążków, więc no, nie miałem takiej Amigi wypasionej. O, już jest. Dobra, okej. Okay. To jest właśnie ta mrówka ninja, widzisz, jak się podciąga fajnie. Fire to start. No i do góry joystickiem będziesz chyba skakał, lewo, prawo, ruszasz się lewo, prawo, wiadomo. Nie szarp za bardzo joyem, bo to jest ostatni joystick, jaki mam, dobry, żebyś mi go nie rozwalił. Nie, jak się ładuje, Piotrusi, nie naciskaj nic. Jak się ładuje gierka, to czekamy. To nie jest komputer, że jest tak szybko, znaczy w sensie PC, tylko wiesz, tutaj na Atari trzeba troszkę poczekać z dyskietki. Dobra, teraz fire wciskasz i jedziesz z tym koksem. To jest ten. Zobacz, co się dzieje, Piotruś, jak naciskasz guzik. Zobacz, co się dzieje, jak do góry dasz. No widzisz, do góry to skaczesz. No na Amiga 1200 wyglądało to lepiej niż na Atari, ale i tak jest bardzo fajnie. Spróbuj strzelać do nich, ale nie dotykaj ich, bo się zabiją w końcu. Nie możesz w kontakt z nimi wchodzić. Uciekaj. I widzisz, chłopiec, zginąłeś już. Musisz z daleka do nich strzelać albo ich przeskakiwać, Piotrusiu. Bo inaczej cię zabijają. O właśnie, widzisz? No i idziesz do przodu dalej. Jak na tym jakiś żelek wyskoczy, to będziesz go ciosał. Odbiera jakieś takie bonusiki właśnie. Poczekaj, aż spadnie i siekasz go teraz. Siekasz następnego. Wskakuj na górę teraz. Hopla. I jeszcze raz. Jak ci się podoba? Fajna? Dobra, ale wiesz, czasu nie mamy za dużo. Jeszcze chwilkę pograsz, a ja poczekam, co następne wrzucimy. Następne wrzucimy sobie... Golden Axe, tą gierkę pamiętam, też z Amigi, i zobaczymy sobie ją. Dobra, przerywamy, Piotrusiu, tatuś wymieni dyskietkę. Czy co, Zul jest mega fajny, co? Tak. Okej, okay, teraz wkładamy dyskietkę z Golden Axe. A nie jest zepsuta? Nie wiem, no pierwszy raz je uruchamiamy. Zobaczymy, czy wszystkie będą chodzić. Golden Axe to jest taka gierka, Piotrek, w której będziesz takim brodatym wojownikiem, krasnoludem. Będziesz trzymał topór w ręce i tym toporem będziesz siekał wszystkich, którzy ci tam wyskoczą. Czy jacyś wrogowie będą chodzić, a ty będziesz ich toporem siekał. Bo Golden Axe znaczy złoty topór. Tylko musimy poczekać, aż się załaduje. Tą grę też widziałem na Amidze, nie grałem ją wcześniej na swoim komputerze. Czego nie naciskaj na razie jeszcze, nic. Musimy poczekać, aż się poładuje wszystko. O, Golden Axe firmy Virgin, a wydane przez Sega. Wiesz, co to jest Sega? Sonic. Kojarzysz film Sonic, jak oglądaliśmy? O tym takim jeżu niebieskim pędzącym? To Sega wymyśliła właśnie tego Sonica. Te bombki mi się źle kojarzą na ekranie, bo te bombki miałem też na Prince of Persia i gra przestawała chodzić. Przestało czytać dyskietkę.
Nie naciskaj, Piotrusiu, jeszcze. Czekaj, damy jeszcze raz reseta. Obawiam się, że może być problem. No ale damy jeszcze jedną szansę. Nie ruszaj na razie, Piotrusiu, nic. Niech to się wszystko jeszcze raz załaduje. Może musimy poczekać, aż to się wyświetli, bo to jest może jakiegoś pirata. Tak. Zajeram dalej, czy spadnie? Tak. Trochę się długo ładuje, nie? W każdym bądź razie tutaj fajerem będziesz siekał z broni, a lewo-prawo będziesz chodził sobie. Pamiętam, że tam się cały czas szło w prawą stronę, więc jak już wszystkich wysiekasz z ekranu, idziesz dalej w prawo, wyskoczą następni. No teraz się ładuje, widzisz, nie ma tych bombek już. Na razie nic nie wciskaj, żeby coś się nie sknuciło. O, jest. Uwaga. Golden Axe. Press start. Fire 1 plus start. Ok. I wybierz gracza. I do wyboru mamy tak. Jakaś taka wojowniczka. O właśnie, ten krasnolud. Ale nie chcę krasnolud. Nie chcesz krasnoluda? No to wybierz tego gościa z tą wielkim mieczem. No i fire. Dobra. No czemu nie chcesz krasnoluda? Krasnoludy są fajne. Nie mam za mały. Fajny jest krasnolud. Wujek Brandon bardzo lubi krasnoludy. Jak wujek Brandon będzie oglądał ten odcinek, to na pewno ci napisze w komentarzach, że źle, że nie wybrałeś krasnoluda. Jeszcze chwilę. I uwaga. Gramy. Masz 3 życia. Czekaj, jeszcze jest rysunek dyskietki, wiesz? Jeszcze się wczytuje. Jak ta dyskietka tam zniknie koło tej trójki. O, teraz. Idziesz. Ciekaj, patrz w ogólach chyba, że wszedł gościu. Biegnie, wpadł mi z bara na ciebie. Siekaj, siekaj ich tym mieczem. Tylko musisz być na tej samej wysokości co oni, to też góra-dół musisz chyba ruszać, wiesz? Dobrze, ciekaj, ciekaj. Siekaj, kolesia. Dobrze, Piotruś, jest, pięknie, jakbyś rzuciłeś kolesiem. Dobrze, a spróbuj na przykład, nie wiem, cały czas bok trzymać na niego i naciskać, może jakiś inny cios będzie, no widzisz? Teraz się obracasz, idziesz drugiego gościa. O, widzisz? I teraz możesz w prawo iść cały czas. Albo i nie. Tak, idzie w prawo, dobra. Odsuń się, bo nie widać, odsuń się teraz w niego, siekaj go. Co on w ogóle trzyma w ręce? Czym on cię wali? Chusteczką? Nie, jakimś wielkim toporem. Nie, to jakiś, jak jeżyna niebieska wygląda. Dobra, idziesz dalej w prawo. Teraz, o, troszeczkę w górę właśnie. Dobra, jeszcze chwilkę, Piotrusiu, i zmieniamy, bo dzisiaj tylko sprawdzamy te gry, czy się ładują, czy dyskietki nie są uszkodzone. Ta ci się podoba? No, bardzo. Bardzo? Dobra, tata wymieni dyskietkę. Czyli Zul, Golden Axe, teraz wrzucimy na przykład... Co tu mamy? Taki gier, co tata by pamiętał. O, nie wiem, co to jest to. Fire and Brimstones. Zobaczymy. Dobra, Piotruś, koniec grania, wciskam reset. I ładujemy dalej. Musimy dyskietki uporządkować. Fire and Brimstone, wersja skrakowana. A o co tu wchodzi? Naciśnij spację. O co tu chodzi? Nie wiem, Piotrusiu, nie znam tej gry kompletnie. W to nie grałem, nigdy jej nie widziałem. Zobaczymy. Ale fire, coś może będzie tam z jakimś ogniem, coś może... O, jakiś koleś jest. Mogę kliknąć? No, kliknij raz. No to pewnie tym kolesiem będziemy chodzili i może on, nie wiem, może będzie jak w Mortal Kombat taki Liu Kang wypuszczał ogień z rąk. To może coś takiego będzie. Test. No następny należy test drive, to potem rzucimy test drive. Test drive to będą wyścigi samochodowe, czy nie wyścigi, takie jeżdżenie samochodem, wiesz? Uwaga, zaraz rzucimy wygra. O! No, krasnoludem jesteś, a nie chciałeś być. Ale fajne. Tak? Nawet. Thor wyszedł gdzieś tam. Jego pierwszy świat w jego podróży. O. Okej, okay. Dobra, napisz sobie. Nie chodź, bo ten koleś. No właśnie. Podejrzewam, że się zbudzi. O, czyli guzikiem. Ogień na ziemi, uważaj.
Ogień na ziemi, mówiłem, chłopie, spaliłeś się. Przeskocz tego kolesia, przeskocz go. Przeskocz o... Trochę się szybko ginie, co? A! Musisz poczekać, aż on trochę bliżej podejdzie. Tylko nie wchodź w ten dołek, tylko stój tam, gdzie stoisz. I teraz skacz. No to jest bez sensu, bo za wysoki jest. Nie no, musi się jakoś dać. Chyba już koniec jest, Piotrusiu. To czekaj, tata spróbuje, pokaż. Nie. Dobra. Przeskocz gościa, przeskocz ognisko i idź dalej. Halo. Sięgnij go tym o... O. Skacz. Dobrze, dobrze, przeskocz ognisko! Oj. No, dobra, hopie, dawaj to, ja to spróbuję. Nie. Skacz. I spokojnie, spokojnie. Dobrze. Idziesz dalej. Siekaj w tego ptaka, siekaj, on na pewno zaraz zleci niżej na ciebie. Siekaj, 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 nie ruszaj się do przodu, tylko siekaj w ptaki. Aż padną. A skocz na ten murek, czy się da tam na górę skoczyć? A, zabiło cię. Dobra, podoba ci się? Tak, teraz ten test następny drive. Teraz test drive'a chcesz, tak? Dobra, to teraz test drive. Wciskamy reset. No poczekaj, nie wyprzedzaj, nie zdradzaj tutaj oglądającym, w co będziemy grali. Teraz test drive. Tata w test drive'a grał tylko i wyłącznie na PC-cie i to w trójkę. I to było jeżdżenie takim samochodem po prostu po mieście. Trzeba jeździć po mieście, zatrzymywać się jak tam ktoś przejeżdża na innej drodze, nie dobijać, bo to nie jest, z tego co pamiętam, to nie jest taka gra jak Forza Horizon, że możesz się rozpędzić, walnąć w mur i żyjesz i samochodem się nic nie staje. Tylko w test drive jak klepniesz, samochód jest rozbity, koniec jazdy. Podejrzewam, że... bo trójka wyglądała średnio na PC-cie, więc podejrzewam, że jedynka będzie miała grafikę kiepściutką. No zobaczymy. A są tam do wyboru auta? Wiesz co, w trójce były. Podejrzewam, że tu też będą do wyboru. Zobaczymy jakie. To musimy standardowo poczekać, aż się załaduje. O jest, patrz. Czekaj, nie wciskaj. Porsche 911 Turbo. Czyli nie ruszę, bo idzie zaraz. Lamborghini Countach i... Wow, Chevrolet Corvetta. Czekaj, Piotrusiu. Lamborghini. Corvetta. Tutaj mamy Lotusa Turbo Esprit. I mamy Ferrari Testarossa. Hopie. Ferrari. To jest 512 TR Ferrari. Dobra, Fire. Pewnie. Tak wczytuję. Teraz już nie wciskaj na razie. Patrz, gościu sobie, patrz. Szybko otworzył. I odjeżdża. Spoko, nie? No i w trójce się chyba zmieniało biegi. Nie wiem, czy w jedynce też się będzie biegi zmieniać. Zobaczymy. No, adding game. Ale samochody fajne. 5 samochodów było, tak? No. Lamborghini, Ferrari, Porsche, Corvetta i Lotus. No na razie czwarta dyskietka i działa, Piotrusiu. Może będą wszystkie działać, bo jeden pan mnie nastraszył w komentarzach, że te dyskietki Verbatima, które tu mam, są strasznie do dupy i że się z nich nie będzie ładować. A Batskart to i co tam? Nie wiem, Piotruś. Na razie gramy w to, jak się załaduje. Coś stanęło? Może trzeba spację? Dobra, jedzie, czekaj, wczytuję. Już myślałem, że coś nie tak. I uwaga. Jest. Dobra. Do przodu pewnie jest gaz. O. Do przodu. Nie wciskaj fajera, tylko ruszaj joystickiem. O właśnie, joystickiem do przodu. Chyba masz za wysoki bieg, Piotruś. No ale dobra, niech się rozpędzi. I pamiętaj, w test drive, jak dowalisz w tą ścianę albo w słupek, to jest koniec jazdy. A są tu jakieś auta? Nie wiem. W trójce były. No podejrzewam, że tutaj też będą auta, no bo bez sensu, żebyś jeździł już sam, nie? W całym świecie. Jeśli już jedziesz jakieś 60 na godzinę. Dowaliłeś. Mówiłem, to nie jest Forza, Piotrek. No do przodu, czy nie musisz tyle poczekać. I jeden raz wciskamy fire, żeby zmienił bieg. No co? Dobra, hopie, nie. jesteś nie. Słabym kierowcą. Puszczamy następną. Nie ma czasu, wiesz? Bo musimy się zmieścić w pół godzinki. O, Jim Power. To podejrzewam, że będzie jakaś rozpierducha, Piotruś.
Bo Jim to jest imię, a Power, że ma moc. Czyli pewnie jakiś Jim z mocą. Jim? Jim, Jim, takie imię. Jim. Jim Power. Naciśnij telelele. Co tu? O, dobra, ładuje się dalej. No to na razie, Peter, cztery dyskietki działają. Ładuje się piąta. Czyli zobaczymy, ile już trwa odcinek, bo nie możemy przekroczyć pół godzinki. O, 15 minut. No. Jest, Jim Power. Fajne, kolorowe było. W tą grę nigdy nie grałem, nigdy nie widziałem. Zobaczymy, co to będzie, chłopie. O, jest. Jest jakiś gościu. Trzyma giwerę, Piotrek. No to naciśnij fajer, czy on strzela. Tą giwerą strzela. No to iść w prawo, przepraszam, się biega w prawo chodzi. Co to było? Siup, Rzymianin, Piotrek. Taki rycerz z Rzymu. Strzelaj go, strzelaj. Stój tutaj i nawalaj cały czas fajer. Widzisz? Nie, no, ale ty się obracasz. Ale ty nie możesz mi. No bo ty się obracasz, po co ty się obracasz? No żeby wyjść. No nie wyjdź, no i widzisz. No ale ty siekaj, stoisz i strzelaj. Zbieraj bonusy. Przeskocz na... I ty strzelasz w zupełnie drugą stronę. No. Ty masz w gości strzelać, ty się niepotrzebnie obracasz. Ty się nie ruszasz, patrzysz na gościa i go strzelasz. Game over. Dobra, masz jeszcze jedną szansę. No i? Nie naciskaj nic, no dobra. No jak? No skacz i strzelaj, nie ruszaj się, tylko naciskaj fire teraz cały czas. Ty się obracasz. Ale nie ruszaj! Nie ruszaj joystickiem w lewo, nie ruszaj, bo znowu cię zabiją. Stój i ty po fire naciskasz. Widzisz, po co w lewo? Chłopie, jak w lewo to się obraca plecami, to nikt nie strzela. Widzisz? No, nie rób, nie rób. Skacz na górę tam do tego bożka. To klucz. No właśnie. Bierz ten klucz, bo na bank będzie potrzebny. Dobry. Pokrócz się spokojnie. Dobra. Teraz musisz na tą ruszającą się kładkę. To jest to jak w kawernie, w tych jaskiniach. Pamiętasz, jak graliśmy w kawernie? No jak nie pamiętasz jaskini, co ten chłopek zbierał? Różne rzeczy. Dobra, chłopie, ty się za bardzo denerwujesz przy tym. Nie, bo cały czas ty... No, no bo się obracałeś. No, nie w to. Dobra, co tu mamy? Dragon Ninja. Czyli to będzie jakaś bijatyka pewnie, Piotrek. Jakieś będą takie ninja zamaskowane chodzić. Albo ty będziesz ninją. Zobaczymy, niech się załaduje Dragon Ninja. No w te pół godziny to my zdążymy przejrzeć może z 7-8 dyskietek, Piotrek. To trzeba... Trzeba będzie ten... czekaj, trzeba będzie rozbić te sprawdzanie dyskietek na 3 odcinki, Piotrek. To jutro znowu zrobimy. I pojutrze zrobimy znowu, dobra? Mhm. Czyli ten odcinek będzie trwał? No pół godziny będziemy robić, nie więcej. Ale nie, ogólnie to jakieś godziny... Półtora godziny, 3 razy 30, no godzina 30. Dobra, mamy Dragon Ninja. Fire. Dobra, zostaw, nie ruszaj. Nie. Może Enter. Nie, no chyba musimy poczekać, aż to sobie pomiga, bo... O. O! Jestem tym gościem. Chyba jesteś tym gościem. W takim razie podejrzewam, że ninja to cię będą próbowali zabić. Okej, okay. Czekaj, F1, jeden gracz. F1. Dobra. Jakiś taki Schwarzeneggero-podobny gościu. Przeczytaj. Prezydent Roni został porwany przez ninja. Czy jesteś wystarczająco złym kolesiem, żeby go uratować? Jesteśmy złymi kolesiami? Tak. O, jest, jesteś na górze, dobra. Zobaczmy, do czego guziki służą. Dobra, guzikami po prostu siekasz. I idziesz w prawo cały czas. Dobra, idź cały czas w prawo. I wyskok zrobił na ciebie. Idź, bo tu chodzi, żeby dojść jak najdalej pewnie. Dobrze, idziesz dalej. Łóż czterech. No trochę gra zwalnia, widzę, jak jest tyle obiektów.
No i widzisz, że jesteś całkiem niezły teraz w to. Szare ninja, Piotrek, na górze. Gwiazdkami rzucają. Shurikainami. Czym? Shurikainami. A co są shurikainy? No takie z kolca. A skąd to wiesz? No bo jakieś grze było pewnie. Kolejny kolor doszedł ninja. No i chyba tak idziemy tylko w bok, Piotrek. Ej, wdepujesz te gwiazdki. Zbierz sobie czas dodatkowy. Nie, to chyba się nie da tego wziąć. Przeskocz tą gwiazdkę. Nie da się przeskakiwać. No to musisz w nią wdepnąć. No dobra, dobra, zobaczymy. Ty jeszcze zabił chwilę. Po... mnie. A ja zobaczę, co tu mamy dalej, żeby. O, tą gierkę pamiętam, Piotruś, ta co będzie to? Super. Ale co to? Dobra, uwaga, wyłączam. Chłopie, koniec grania. Chwila. Kobiety bijesz teraz, synu, kobiet się nie bije. Dobra, kończymy to, kończymy. Resecik wciskamy. Teraz gra na podstawie filmu. Jest taki film, którego są 4 części, nazywa się Zabójcza Broń. Lethal Weapon. No. No i to jest na podstawie tego filmu gierka. I? W tym filmie było 2 policjantów. Taki biały i taki murzyński. No i oni razem łapali bandziorów, bo byli partnerami. Coś to się nie ładuje. F6 start gry, czekaj, F6. No i podejrzewam, znaczy nie podejrzewam, co ja gadam. Widziałem tą gierkę na Amidze 500, 600 u kumpla, który w nią grał. No i się biega po prostu chłopkiem, strzela się, przechodzi przez jakieś drzwi, jakieś windy były, jacyś bandziory tam do ciebie strzelały i tak dalej. O, Lethal Weapon, Press Fire. Także podejrzewam, że fire'em będziesz strzelał, a tutaj lewo-prawo chodzisz, a góra to będzie wspinanie się po jakichś drabinkach, albo wchodzenie na windę, albo coś takiego. O, jesteś tym niebieskim gościem. O, no. I teraz jesteś na komisariacie policji. Weź te drzwi otwarte tam. Cześć. O, widzisz, misja pierwsza. O, nie, nie, staj tak, żebyś był na drzwiach, nie naciskaj fajera, spokojnie. Piotruś, nie naciskaj fajera. Stajesz, aż będzie napis i do góry joystickiem. A nie fajer. I tutaj ci gościu mówi, co musisz. Czy akceptujesz misję? Tak. No i teraz pewnie gdzieś tam wywalą cię na miasto i będziesz chodził szczelą. Na miasto? No, na przykład policjanci są w kosmosie. Dobra, jesteś na jakimś nabrzeżu portowym. Jak to jest na nabrzeże portowe, to ja bym raczej nie strzelał, Piotrek, do tych wejdź też. Nie strzelałbym do tych, no właśnie, bo to wybucha i zabiera energię, jak było zapisano. Wejdź te drzwi. Tu się staj na równi z drzwiami i do góry. O. Dobra, jest bandzior z pistoletem na górze i jakiś bandzior z dynamitem. No, będzie rzucał dynamit. Uciekaj, 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 chłopie! Siekaj, 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 fajer. Fajer, fajer. Obróć się i fajer, fajer. Dobrze. Na górę gdzieś do zebrania bonusy, to się pozbieraj. Idź tam w bok. Tam są drzwi otwarte na górze. Skocz na windę i do tych drzwi. Strzelaj, skacz na windę i do góry wchodź do drzwi. Teraz. Daj ci skoczę. Nie! Teraz. Za późno. Teraz. O, i bok. Siekaj, 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 siekaj! Dobrze. Tam na górze są magazynki. Wchodź po drabince na górę. Siekaj, siekaj, siekaj go i idź po te magazynki tam. No, podchodź. Dobra, gierka fajna. Niech wchodzę. Zmieniamy, bo już mamy za sobą 7 gierek. Teraz wybieramy 8. O! Midnight Resistance. Czytamy. Nie wiem, czy dobrze znam na tyle angielski, ale midnight to jest północ i jakiś ruch oporu. Resistance. Czyli tak jak w Alo Alo serialu. Nie wiem, zobaczymy. Nie grałem w tą gierkę nigdy. I to chyba będzie, zobaczę na czas. To będzie chyba ostatnia gierka dzisiaj. Tak, to będzie ostatnia, Piotruś, gierka. A ile jeszcze? I zostanie nam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, to... 9 dyskietek. Czyli dzisiaj 8 i w drugim odcinku będzie 9. A możemy w nią chwilę pograć? Tato? No, też będzie koleś. Oś 4 minuty. Też będzie koleś, który będzie strzelał. Patrz, jaką giwerę ma wielką, widzisz? Strzela do jakichś robotów, do jakichś takich ludzi. Podpalacz, nie. Podpalacz ognia, czy jakoś tak.
Jadą płomieni. No, tutaj. Ocean to jest bardzo znana firma, która kiedyś robiła bardzo dużo. To możemy 5 minut w to pograć? Możesz pograć 3 minuty. A potem ja muszę zmontować odcinek, bo później mam jeszcze trochę roboty w domu. Tutaj nam leży sterta prania strasznie duża, musimy się z nią poporać. No. O, jest. Ej, to jak kontra wygląda na Pegasusie? Szalej. No czemu ona mi nie mogła... No bo nie zdążyłeś się obrócić. Ale ona mi... Szalej, obracaj się, szalej. Nie szarp mi tak joyem, chłopie. Mi rozwalił joystick. Dobrze, Piotruś. Tam na dole te kluczyki się zbierają. Widzisz, jeszcze dwa kluczyki musisz zebrać. Coś tam będzie potem się działo, jak zbierzesz te. Ta jest fajna, bo mi kontrę przypomina. Tata będzie w to grał. Tata zrobi Zula i z tego gameplaya. Ale biega trochę anemicznie, nie? Jak skacze po kwadracie w ogóle. Ty chyba też możesz joystickiem w dół, to on przykucnie i będziesz na kucaka strzelał na niego, wiesz? Jeszcze jednego kluczyka ci brakuje, synu. Dobra. Jest ostatni kluczyk. Może, nie wiem, nic się nie stało. Dobra, jadę schiatkę wyciągam. Chwila! Będziemy pograć sobie jeszcze chwilę. Pograć. 10. Aha, teraz musisz wytrzymać 8 sekund chyba. Nie. Ginąłeś, ten fajer naciskamy. Pójdź po tej drabince, da się? Nie da się. No to odsuń się nad krajekami i uciekaj w gościa. Bo on jeździ on po tobie. Czołg, no to chłopie, odsuń się od niego całkowicie i strzel. Puść. Bo chłopie strzel. Czemu ty strzelasz w górę? No bo ty żeś strzelał. Daj. Dobra. Wok. Ale nie chodź po nim. No przecież on jeździ po tobie. No to nie stój na tym czołgu. Idź tam na bok, chłopie. Wyprostuj giwera i strzelaj. Teraz. Nie ruszaj się, nie chodź. Nie ruszaj joystickiem, po prostu tylko pistolet w nie... No tato, nie gadaj! Dobra, okej, okay, teraz giniesz, wyłączamy już Atari. Nie. No i on jeździ przed nim kołem tobie po nogach, chłopie. O właśnie, widzisz, teraz nie dojeżdża, siekaj. Amunicji ci brakło, co? Jest! Ale też zginąłeś. Dobra, koniec Piotruś. Koniec, bo nam czas mija. Chwila. Chyba ta ci się najbardziej spodobała, no? Dobra, Piotrek, kończymy, chłopie. Nie. Kończymy. Muszę dojść do winy. Dobra. Chwila. Dobra, okej. Okay. Zostało nam 9 dyskietek. Te dyskietki przejrzymy w następnym odcinku. Mamy tu Jamesa Bonda, Flying Shark, Pacmana, Turikana, Lemmingi, Adams Family, Arkanoida, Północ-Południe i Bad Cat. No nic. Dzięki za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Piotruś, już puszczasz joystick. Już puszczasz. Halo? Halo? Ziemia do Piotra. Puszczaj joystick już. Uwaga, tata wciska reset. Wyłączamy Atari. 3, 2, 1. Wyłączony Atari. Dzięki, Piotruś. Trzymajcie się. Hej. Peter Sean liczy, że pod filmem będzie bardzo dużo łapek w górę, także do roboty. A tych, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zachęcam do zrobienia tego. Na razie.